tradycyjną wieżą. Ze Szczecinem pracowałem tam z autorzystami tej wieżyny, dając na umowę, którędy przez miasto Polski, czyli Gniezno. I okazało się, że tam jest ksiądz Prybas akurat wtedy. To był jeszcze, że to już był ostatni miesiąc jego życia, był ostatni rok. Przyjęli nas tam. Było dużo, odległość tam zmieścili. Tak, wychodzi ksiądz Prybas, a ja mu mówię, księże Prybasie, przychodzimy do człowieka, bez którego Polska nie byłaby taka, jaka jest. Bez którego może nie moglibyśmy tak wyznawać wiary, jak możemy, a może mówić po polsku. Bez którego nie mielibyśmy papieża Polaka. A on się tak czachnął i mówi, nie, to nie ja, to Maria. Uwierzcie. Jeżeli nie wierzycie prymasowi Polski, to uwierzcie człowiekowi staremu. To Maria zwyciężyła. Wszystko postawiłem na Marię. Jeszcze jedno. 39 lat temu, o tej godzinie, rozpoczynał się pontyfikat Jana Pawła II, o której przed 30 lat, dokładnie 1948 rok, 22 października, około godziny 10, umierał prymas polski August Laud. Tam jest też uwieczniony. A wiecie, co on mówił? Zwycięstwo, jeśli przyjdzie przed Marię. I przychodził o tej godzinie 30 lat później ten, który powiedział, to był spółc i tak dalej. Jeszcze czytam wszystkim, tak, żebyśmy to naśladowali z Marią. Matko, pomóż mi zwyciężać. Pomóż, ja chcę być tobą, twoim dzieckiem, twoim uczniem. To jest wszystko. Yeah.
i Szczecinek. Mówią o ojcu źle, że bierze pieniądze, że to. A ja mówię, to jest taki dar. Fantastyczną uroczystość. Bardzo fantastyczną uroczystość. Piękna. No szczęść Boże. Szczęść Boże. Ja jak zwykle po błogosławieństwo. Ja też, mieszkam w Nowym Jorku. Jaki Kamil. Robert. Robert. A ja... A jeszcze ja któryś na Francis. Nie. W Nowym Jorku mieszkam, a trzeba mnie pobłogosławić. Nie ma pan już się mieszkać, tylko w Nowym Jorku. Tak daleko, ja też poproszę. Ale jesteśmy z ojcem, Tak my się znamy. Ania, a my w tym mieszkamy. Często my kopiowa. Jabłka. A my ci od jabłek się przypominamy. Od jabłek się przypominamy ojcu dyrektorowi. Worki. No i proszę ojca dyrektora, proszę No wczoraj był jabłek. No myśleliśmy, że dzisiaj to będzie. Ja mam ułatwię. No, myśleliśmy, że akurat. Dzisiaj on już nie wiadomo gdzie jest. W nocy, jeszcze był na programie, w nocy gdzie jest. Oglądaliśmy. Proszę ojca, to jest święta na świętami. Święta na świętami. Słuchajcie, ile bo zimno. Czy chcecie, żeby... To niech pani włoży tam. Ale piękny kościół. O, tam walczyli o kościół, nie? Wy jesteście piękni. Trzymaj się, kochany. A jak to by na imię? Michał. Jesteś z babcią i z mamą. A gdzie tata? Tata chory w jednym domu, nie? W Toruniu? Nie, jest w Bydgoszczy. Pięknie. Ostatnio się widzieliście w Widzieliśmy się w Rzymie na kanonizacji. Trzymaj się. Słuchajcie, uciekam. Panie Robercie, chodź. Thank you.